turystycznie zrobiliśmy. I my z tych fajnych miejsc wybraliśmy Color Pool Muzeum. Jestem w raju, oficjalnie jestem w raju. Gdzie jest Karol? Mężą, nasz operator właśnie odlatuje. Nie jest tutaj zbyt przyjemnie. Witam się z wami na kanale Unbahalo! I dzisiaj zapraszamy was na vlog z serii Co robić w Seulu, kiedy pada deszcz? A pada non stop. Wczoraj był taki wodospad z nieba, że w ogóle nic nie zrobiliśmy. Mieliśmy w sumie tylko jeden pomysł, który zrobiliśmy i to jest wybranie się do specjalnej pączkarni, gdzie była 15. rocznica Shining i było można kupić specjalnego pączka Shining, jak i ich merch. I wszyscy tak zmokliśmy, że nasze buty nie wyschną chyba jeszcze przez tydzień. Chyba tak. Więc dzisiaj zrobiliśmy plan wewnętrzny, ale i tak pada, i tak już zmokliśmy, ale uznaliśmy, że weźmiemy się w garść. Tak. I dzisiaj coś jednak zrobimy, mimo tego, że pada. I pokażemy wam, co można robić, kiedy pada? Poza spaniem. Gdybyście kiedyś mieli taki szalony pomysł wybrania się do Seulu w lipcu. Tak. Znajdujemy się w ogóle w Annyeong Insadong, gdzie znajduje się bardzo dużo miejsc, do których moglibyśmy pójść. Na przykład do sklepu Line'a i wydać bardzo dużo pieniędzy. Do Muzeum Żelków Haribo. Zaczynałam to rozważać, bo tak wszędzie mnie otaczają te żelki. Ale idziemy na samą górę, idziemy na szóste piętro. Tam jest jeszcze sklep YG. I my z tych fajnych miejsc wybraliśmy Color Pool Muzeum. Czyli takie muzeum, taka kawiarnia w sumie, gdzie jest basen z piłkami kolorowymi, do których się rzucimy. Będziemy tam robić dużo zdjęć. Nie byliśmy tam nigdy. Nie. Nie wiem, czy ty byłeś, ja nie byłam. Ja też nie byłam. Właśnie, planujemy tam pójść chyba od naszej pierwszej wizyty w Korei w 2018. Jeszcze nam się nie udało, w ogóle gdzieś po drodze czytałam, że to jest zamknięte, nagle to istnieje. Więc wchodzimy. Kadzie. Weszliśmy do środka, znalazłam ulotkę i tutaj jest pokazane, co się znajduje w środku. Mamy na przykład Pink Spa, czyli właśnie ten basen, do którego możemy się rzucić z różowymi piłeczkami. Jest jakieś Story of Color, czyli kolorowe szkło. Tak ogólnie jest tutaj bardzo dużo fotospotów z tego, co widzę, więc będziemy robić bardzo dużo zdjęć, ale najpierw musimy kupić bilet. Dla dorosłych, dla młodzieży 15 tysięcy wonów, a dla dzieci od 24 miesiąca życia do 12 roku życia za 12 tysięcy. Jestem w raju, oficjalnie jestem w raju. Uwaga! Piękne! Muszę zdjąć buty. Mamy tutaj jakieś zasady korzystania z basenu. Nie można skakać. Nie można tam mieć jedzenia. Musimy używać schodów. Lot potrzebuje okularów. Ogólnie raj dla mnie. Jak się z tym czujesz, Karol? Jest mi tak trochę różowo. Jak się to? Ja nie umiem stąd wyjść! Zagadka dla was. Gdzie jest Karol? Mamy tak. Tu, tutaj, tutaj, czy tutaj? Uwaga! Jak myślicie, gdzie jest Karol? Znaleziona. Krys, jak ci się podoba to miejsce? Różowo mi. Myślę, że różowa pantera by to pokochała. Znalazłam bardzo ciekawą maszynę i postanowiłam przetestować ją na Karol. Karol, połóż się tutaj. Okej, mamy Karol. I uwaga, klikam start. 15 sekund. 5, 4. Dużo jest tutaj wystaw poświęconych kolorom i nie mogę się skupić, ponieważ ta dwójka jest nie do wytrzymania dzisiaj i robią bardzo dziwne rzeczy przed kamerą. Mój ulubiony kolor jest tu. Hejka. Ogólnie chciałam powiedzieć, że wszyscy 18 mieliśmy już bardzo dawno temu, ale bawimy się tutaj, jakby jutra miało nie być. Poszliśmy na kolejne wystawy i Chris właśnie jeździ na arbuzie. Puszczam się. Chris huśta się na arbuzie. Tak. Karol próbuje coś zrobić. To nie jest proste. A Karol weszła w pączka. Weszła w pączka. Ja mam trochę inny koncept, ale to zaraz.
Jaka? Jakie było pytanie? Jak ci się podobało? Czy to już jest koniec? Chyba tak, nie? Najbardziej mi się podobał basen z białymi piłkami i niebieskim światłem, bo niebieskie światło to jest moje światło. Ja chciałam powiedzieć, że mimo tego, że tutaj wszędzie są światła takie nad atrakcjami, nad punktami, nad fotozonami, to mimo tego uważam, że oświetlenie tutaj jest kiepskie i zrobiłam chyba 5000 zdjęć i nadają się 3. Moje też nie są najlepsze. Mi się podobają. Jak zwykle. Wyszliśmy już z Colourpop Muzeum i wyszliśmy na chwilę do sklepu i zauważyłam jedne z najbardziej uroczych żelków na świecie. To jest tacka sushi. Tylko że żelki. Jesteśmy w loteriadzie zjeść coś i mieliśmy wszyscy smaka na burgera. Więc to jest ten moment, gdzie będziemy wszyscy wybierać różnego burgera, bo wskazuję, że każdy będzie chciał innego. Trochę tu ich jest. Tak się prezentuje mój burger. To jest bulgogi burger. Teraz będzie też, do tego oczywiście zestaw frytki cola. Więc co? Przechodzimy do testu. Miał być pikantny, albo ostry. Jest taki lekko pikantny, taki naprawdę leciutko pikantny. Więc na plus. A my mamy zestaw dla par. W tym zestawie były dwa burgery, jeden był bulgogi, drugi był shrimp burger. Do tego frytki i mozzarella sticks. Dolecieliśmy do kolejnego miejsca i to dosłownie, bo strasznie wieje i zaczyna strasznie padać. I jesteśmy pod Dynamic Wings. Nasz operator właśnie odlatuje. Ja też. W każdym razie wchodzimy do Life Museum Dynamic Base. Jeszcze chyba zdążymy bez 18. Last entry, 17 promieniu na ludzie. To też jest. Świetnie, wchodzimy. Hejka. Nie jest tutaj zbyt przyjemnie. Ja teraz wpadnę. Ale właśnie zauważyliśmy, że był jakiś remont. I to muzeum jest otwarte od dzisiaj. Ponownie, więc mamy szczęście. Zawsze mogło być tak jak z szukaniem Sana. Nigdy byśmy nie znaleźli. Ściągnęliśmy buty, jak widać. Dostaliśmy szafki, wchodzimy do labiryntu, do Dynamic Maze. I okazało się, że nie możemy wziąć kamery, więc żegnamy się z wami w tym momencie, ale możemy wziąć telefony, więc jest jeszcze szansa, że coś nagramy. Przy wejściu jest regulamin. Ogólnie nagrywamy teraz z telefonu, bo nie można tam nic wnieść, nie można też nic zgubić. I pani nam kazała na wejściu włączyć wszystkim dźwięk w telefonach, gdyby jednak tam się zgubił, żeby można go potem było znaleźć. To jest w ogóle rekomendowane rozciąganie, także jest ciekawie. Nie spodziewaliśmy się aż takich aktywności i tutaj jest wejście. Z tego co widzieliśmy, bardzo śliskie, ponieważ przed nami czekało kilka drużyn i tędy się już nie da wejść, mimo tego, że wygląda to całkiem przyjaźnie. Uwaga, okrzyk bojowy. 3, 2, 1. Darum, darim, da. 3, 2, 1. Tutaj mamy jakieś drzwi do otwarcia i z tego co widzę, to co, o co chodzi z tymi kartami? Musimy je dopasować. Tak. Jeśli dopasujemy 9 za pierwszym razem, otworzą nam się drzwi. Okej, okay, teraz jesteśmy w labiryncie. Naszą następną. Nie mam na was są. Ile razy mamy wchodzić? Tak, a to zgaśnie. Jeśli pamiętacie takie gierki były, gdzie było taka, taki labirynt dla kulki, to jest to samo, tylko elektronicznie. O kurde. Kurczę. Nie. Czemu to się mnie nie słucha? Musisz mieć wyczucie z tam. Tam nie, Karol, tam nie idź! Tam jest ślepa ta! Tam idę. Ale ja kręcę w lewo, to idzie w prawo. What the hell? 23 sekundy! To niewykonalne. To jakby to było może bardziej akuratne. No nie dam rady. Nie. Ale otworzyły się drzwi. Się mnie nie słucha. Jeszcze 5 sekund.
trochę. Chris! Naszą następną misją jest przejście przez to. A to się buja. I trochę boli. Tak wygląda nasza sytuacja. Hejka. No świetnie. Żeby dojść do Chrisa, musimy iść tam. Jako, że Anna grywa, to Karol zapraszam. Wyszliśmy i wyglądamy trochę jak po przejściach, bo tak było. Bo w sumie tak było, no. Na pewno nie ubierajcie żadnych skórzanych spodni, ani takich nylonowych, bo się będziecie kleić do wszystkiego. Polecam też założyć skarpetki, bo momentami mnie bardzo bolało przejście przez to wszystko, szczególnie przez liny. I nie zakładajcie spódniczek, ale ogólnie polecam. Bardzo fajna atrakcja. Jak widzicie, sytuacja jest dość kryzysowa, mamy 3 parasolki, żeby się uchronić przed tym, co się dzieje na dworze. Tak. Ale mieliśmy wejść do Coconut Boxa, który znalazł Chris wczoraj wieczorem, albo w nocy. Nocy raczej. Tak, i to jest takie nowo otwarte VR Cafe, tylko że pierwsza połowa jest w jakiejś renowacji, a jest drogo, bo 20 tysięcy za wejście uważam jednak za drogo i połowa jeszcze nie działa. I jeszcze strefa VR działa do 18.30, a jest uwaga 18.33. Więc podziękujemy dzisiaj za Coconut Boxa, pewnie jeszcze kiedyś tu przyjdziemy. A teraz idziemy szukać jakiejś kawy, tak, tak. Po prostu. Wylądowaliśmy w Hollis na kawie i jest lato. Jest 30 stopni, a my zamówiliśmy gorące kawy i nawet w zimie nam się to nie zdarzało, ale to jest po prostu coś, czego potrzebowaliśmy na ten moment. Chris jest trochę nieprzytomny, ale myślę, że damy radę. Trzymajcie kciuki za mój głos.